Takich ludzi przyzwoitych, a za takich podobno uważa się prezes Jarosław Kaczyński do poparcia tego wniosku. Jeżeli nie ma nic na sumieniu Jarosław Kaczyński i jego ekipa, to nie wyobrażamy sobie, by przy tak zaproponowanym wniosku, przy tak zaproponowanym parytecie blokował powstanie tej komisji. Trzeba wyjaśnić ostatnie wydarzenia, trzeba wyjaśnić inwigilację nielegalnymi systemami Pegasus polityków, dziennikarzy, prawników, przedstawicieli organizacji pozarządowych. Zrobi to tylko komisja śledcza, zrobić to można tylko w tym Sejmie, można to zrobić tylko przy udziale państwa dziennikarzy i można to zrobić tylko w formule komisji śledczej. I oczekujemy, że ten wniosek będzie głosowany na najbliższym posiedzeniu Sejmu i że uzyska większość głosów, w tym głosy Prawa i Sprawiedliwości. Chciałem powiedzieć, proszę Państwa, że doszliśmy do wniosku jednego. Jeżeli nie bylibyśmy w stanie się dogadać i porozumieć w sprawie powołania tej komisji, to bardzo by źle świadczyło o opozycji i bez względu na to, jak trudne byłyby te rozmowy, uznaliśmy, że konsensus w tej sprawie jest rzeczą najważniejszą, bo wiemy, że powołanie takiej komisji może być tak naprawdę miejscem i sposobem na to, żeby prawda, która wyjdzie na jaw w trakcie tej komisji, no, zmieniła wiele w naszym kraju. Czy ktoś jeszcze... Jeśli mogę jeszcze dodać jedną rzecz. Oczywiście, że sprawy ostatnie, te różne doniesienia o możliwościach podsłuchiwania polityków, czy generalnie obywateli, to są sprawy bulwersujące, natomiast komisja chciałem, jeśli powstanie, mam nadzieję, zajmie się również okresem rządów Platformy Obywatelskiej. Także też tymi sprawami, też nie do końca wyjaśnionymi, przy podsłuchiwania dziennikarzy i generalnie używania tej techniki operacyjnej przez każdą władzę od 2005 roku po ostatnie dni. Dziękujemy bardzo. Dziękujemy bardzo. Już indywidualnie będziemy odpowiadać na pytania. Pięć opozycja, pięć. Jeden przewodniczący.